Cześć. Nadchodzi zima. Chciałbym Was dzisiaj tym filmem zachęcić do zajrzenia pod maskę Waszego samochodu i sprawdzenia stanu akumulatora, byście później nie musieli się martwić o to, czy uda Wam się odpalić Wasz samochód. I chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób zdiagnozować sobie swój akumulator. I zrobimy to przy użyciu tak drogiego sprzętu, jakim jest opornica o wartości mniej więcej połowy ceny akumulatora. Ale myślę, że nie dziś. Myślę, że dużo lepszym urządzeniem do tego celu jest po prostu kluczyk, bo jak go przekręcimy, to od razu widzimy, czy jest halo, czy nie halo, czy będzie kręcić, czy słabo kręci. Więc myślę, że opornica dziś nam się nie przyda. Czy użyjemy do tego może takiego bardziej skomplikowanego elektronicznego urządzenia? No może pokaże nam więcej, no trochę elektroniki. A myślę, że też nie dziś. Użyjemy do tego bardzo drogiego, specjalistycznego sprzętu, jakim jest woltomierz. On wskaże nam dokładnie stopień naładowania akumulatora i poziom gęstości elektrolitu. Bo zobaczcie, podpinając ten woltomierz do odstanego akumulatora, mój w tej chwili był trochę podładowywany, byście mogli zobaczyć, jakie to napięcie powinno być prawidłowe w akumulatorze. Ja w tej chwili klikam kluczykiem, żeby troszkę obniżyć to napięcie i pokazać Wam przy okazji, co się dzieje z tym napięciem podczas uruchomienia się świateł na przykład, jak to napięcie wzrasta. Bo taki test należy przeprowadzić najlepiej na odstanym akumulatorze. Po prostu zostawiamy samochód najlepiej na noc albo na kilka godzin po jeździe. Podchodzimy do niego i w momencie, gdy przestaje już nam elektronika w samochodzie pobierać jakikolwiek prąd, w moim aucie jest to na przykład po minucie, mierzymy to napięcie. To napięcie bezpośrednio przekłada się na gęstość elektrolitu. Dzieląc go przez 10, otrzymamy gęstość, jaka znajduje się w naszym akumulatorze, a ta właściwa to jest 1,28 g na centymetr sześcienny i taką powinniśmy utrzymywać. Jeżeli napięcie na akumulatorze zejdzie nam poniżej 12,6 V, to powinniśmy już się zastanowić nad naładowaniem naszego akumulatora i zaraz Wam pokażę, jak to zrobić w prosty sposób. Przydałoby się nam do tego jakieś urządzenie do tego celu. Mamy tu takie cudo. Ono się czasem przydaje, nie? Ale też myślę, że nie dziś. Po prostu zrobimy taką prostą operację. Odepniemy sobie jedną klemę ze słupka akumulatora i takim urządzeniem, które na pewno znacie wszyscy od lat, taki malutki bączek bardzo dobrze zregeneruje nam nasz akumulator. Podepniemy go do akumulatora i w zależności od prądu, jaki nam da ten prostownik, to zostawimy go od 12 godzin, może do 24. Przy mocniejszych prostownikach od 6 gdzieś do 12 godzin. A jeżeli ten mały prostowniczek daje nam już bardzo małe prądy ładowania, już po krótkim czasie, tam powiedzmy po godzinie daje 0,5 A, niecały 1 A, to zobaczcie sobie na moim kanale, jak takim małym, drobnym urządzeniem za 20 zł można sobie poprawić parametry pracy tego prostownika, który jest bardzo popularny, myślę, w Polsce i wielu ludzi gdzieś go tam w garażu posiada. I po prostu podładujcie swoje akumulatory, bo nie będziecie musieli wtedy narzekać, że po 2-3 latach eksploatacji no akumulator trzeba byłoby wymienić, bo już ledwo kręci. Więc zachęcam Was do tego, żeby przynajmniej raz na pół roku, jeżeli dużo jeździcie oczywiście, zajrzeć pod maskę, a jeżeli auto więcej stoi niż jeździ, to nawet częściej, żeby po prostu poprawić sobie troszkę stan naszego akumulatora, bo to po prostu odbije się na stanie i długości życia tego akumulatora. Także myślę, że z tego okresu no maksymalnie 6-letniego, jak w tej chwili nam mówią, myślę, że możemy wrócić do dłuższych lat eksploatacji, o ile dobrze o ten akumulator zadbamy. No i to na tyle na dzisiaj. Zapraszam Was do oglądania filmów na moim kanale, do zapoznania się z materiałami dotyczącymi ładowania akumulatorów. No i to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.